Szanowni Państwo, już oficjalnie pragniemy przywitać Państwa na stadionie gminnym w Izbicy noszącym imię Adama Suszka. Zapraszamy do zabrania głosu w imieniu rodziny naszego patrona, panią Gabrielę Suszek. Serdecznie podziękować wszystkim, którzy oddali głosy, zagłosowali na mojego męża Adama Suszka, a także również podziękować klubowi Ruch Izbica za zorganizowanie tej wspaniałej uroczystości, na której dzisiaj jesteśmy. No i dziękuję bardzo. Nie jestem takim mówcą, dlatego... Nie ma z nami chyba pana Marka Leszczyńskiego, który zabiegał tutaj również o możliwość zabrania głosu. Natomiast jeśli się pojawi, oczywiście również będzie chciał w tej sprawie zabrać głos. Pani Gabrielo, bardzo serdecznie dziękujemy zarówno pani, jak i córkom za obecność. Jest to dla nas bardzo duży zaszczyt. Szanowni Państwo, dzisiejsza uroczystość jest momentem do tego, by docenić wyjątkowych ludzi. Ludzi, którzy tworzyli i tworzą historię naszego klubu, pisząc tym samym piękne karty historii naszej lokalnej społeczności. Zapraszamy serdecznie wójta gminy Izbica, pana Jerzego Lewczuka, który w imieniu Rady Gminy Izbica wręczy odznaczenia zasłużone dla gminy Izbica. I na scenę zapraszamy również osoby, które dostąpiły tego zaszczytu. Zasłużony dla gminy Izbica zostanie wręczony pośmiertnie panu Adamowi Suszkowi. W związku z tym zapraszam jeszcze raz panią Gabrielę Suszek, panu Tadeuszowi Rysakowi, który ze względów zdrowotnych nie mógł dzisiaj pojawić się na uroczystości i któremu osobiście wraz z panem wójtem to wręczenie wręczymy w innym, to odznaczenie w innym terminie. Zapraszam pana Mariusza Olecha, zapraszam pana Marcina Romanowskiego i zapraszam pana Sławomira Zawiślaka. Pozwólcie, panie prezesie i prezesi i prowadząca, że dwa słowa, tak trochę może więcej, bo naprawdę do uzasadnienia, do uchwały czytać, to byśmy pogwałcili ten czas przeznaczony na tą część oficjalną, dlatego też kilka słów o ludziach, którzy tutaj się zasłużyli. Przede wszystkim świętej pamięci pan Suszek Adam. Zostaje uhonorowany pośmiertnie medalem za zasługi dla gminy Izbica. Oczywiście medal bierze żona. Był to utalentowany bramkarz klubu Ruch Izbica. Jego piłkarskie umiejętności przyczyniły się do awansu klubu na szczebel centralny, to jest do trzeciej ligi. Wyczyn ten odbił się bardzo dużym echem w całym kraju. Wielokrotnie reprezentował Polskę, grając w juniorskiej kadrze polskiej, występując u boku takich piłkarzy jak Włodzimierz Lubański. Chyba wszyscy pamiętamy. No przynajmniej ci, co są po 60 roku urodzeni. Pan Adam Suszek był i jest sportowcem wzorem dla kolejnych pokoleń młodych piłkarzy. Po kolei tak jak mam. Pan poseł Sławomir Zawiślak, nie trzeba chyba bliżej przedstawiać tej sylwetki, ale to polski polityk, urzędnik, poseł na Sejm od
2005 roku, absolwent historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 2018 roku został odznaczony medalem Pro Bono Polonia. Pan poseł Zawiślak od wielu lat chętnie uczestniczy w uroczystościach i najważniejszych wydarzeniach kulturalnych, jubileuszowych w naszej gminie. Z wielkim zaangażowaniem wspiera różne inicjatywy samorządowe dotyczące naszej gminy. Możemy stwierdzić, że jest prawdziwym patronem i przyjacielem dla władz samorządowych, jak również mieszkańców gminy. Pan minister Romanowski, polski prawnik, urzędnik państwowy, doktor nauk prawnych, od 2019 roku jest podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Aktywnie uczestniczy w uroczystościach kulturalnych i jubileuszowych organizowanych na terenie gminy Izbica. Na terenie powiatu, województwa. Dzięki jego pomocy udało się pozyskać środki finansowe, m.in. na zakup nowego samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Romanowie oraz zakup niezbędnego sprzętu, peposiak, ubrania, tłumnice, gaśnice. Trudno wyliczyć tak ad hoc wszystko dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Izbica. Pan Tadeusz Rysak, już od najmłodszych lat związany z klubem Ruch Izbica jako zawodnik, jako trener i zawodnik drużyny Ruchu Izbica. Wprowadził drużynę do trzeciej ligi, będącej ligą centralną. Oznaczony medalem oraz tytułem honorowego członka gminnego klubu sportowego Ruch Izbica i medalem 90-lecia Lubelskiego Związku Piłki Nożnej. Pan Mariusz Olech. Głowę wyżej, o Mariusz, bo mamy się czym pochwalić. Z klubem Ruch Izbica związany od ponad 25 lat. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa zarządu klubu. Dzięki jego inicjatywie w latach 90. nie doszło do rozwiązania klubu. Był trenerem drużyny juniorów i seniorów, założycielem drużyny Old Boyów, odznaczony medalem 90-lecia Lubelskiego Związku Piłki Nożnej, złotą znaką honorowego Lubelskiego Związku Piłki Nożnej. Do odznaczenia ja zostałem wytypowany przez władzę klubu, ale ja proszę bardzo panią poseł, pana prezesa i te sympatyczne panie z Urzędu Gminy Izbica, żeby pomogły tego aktu dokonać. Ja tylko wspomnę, bo być może ktoś myśli, że pani poseł posiada już medal, który wójt wręczył Tereska 2 lata temu i coraz bardziej się stara i brawa. Oczywiście w tym dla gmin. Przyjdzie stosowny czas, będziemy chwalili. Thank you.
Zapraszamy jeszcze do pamiątkowego zdjęcia. Dziękujemy serdecznie. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy odznaczonym tytułu zasłużonych dla gminy Izbica. Nie jest to oczywiście ostatnia tak znacząca uroczystość w trakcie naszego dzisiejszego jubileuszu, gdyż chcąc skultywować pamięć o osobach, które z poświęceniem budowały historię ruchu Izbica, dzięki którym nasz klub wciąż się rozwija, pisząc kolejne karty pięknej historii, Zarząd Gminnego Klubu Sportowego Ruch w Izbicy mocą uchwały z 2021 roku przyznał brązowe, srebrne oraz złote honorowe odznaki ruchu Izbica. Odznaki honorowe zostały przyznane w trzech kategoriach: trener, działacz oraz sponsor. Zapraszamy do wręczenia pana Jerzego Lewczuka, wójta gminy Izbica oraz Konrada Bojarskiego, prezesa GKS Ruch Izbica. Zapraszamy wszystkie za chwilę odczytane osoby. Tych spośród państwa, których nie będzie lub nie ma w trakcie dzisiejszej uroczystości, im odznaczenia zostaną wręczone w najbliższym czasie w trakcie jubileuszowego balu sportowca. Uchwałą Zarządu GKS Ruch Izbica brązową, honorową odznakę ruchu Izbica otrzymują Betlej Paweł, Bojarski Konrad, Dąbrowski Grzegorz, Dołuchan Zbigniew, Gałka Michał, Hałas Prystupa Aneta, Chopko Bartłomiej, Ignaciuk Andrzej, Iracki Kamil, Kamiński Krzysztof, Kliszcz Agnieszka, Kowalczyk Jarosław, Kwitek Patrycja, Mazurek Arkadiusz, Mrozek Krzysztof, Mrozek Marcin, Olech Mariusz Grzegorz, Orkiszewski Arkadiusz, Pawlak Jarosław, Pawlak Radosław, Piotrowski Marcin, Pociecha Paweł, Pogódź Marek, Rycak Andrzej, Rycyk Grzegorz, Rysak Krzysztof, Sękowski Waldemar, Szewczyk Andrzej, Szymala Zbigniew, Szymczuk Michał, Wlizło Michał i Zieliński Paweł. Wszystkich zapraszamy. Zapraszamy wszystkich odczytanych na scenę.
Przyjdziemy się po prostu. Serdecznie również gratulujemy wszystkim odznaczonym, którzy na tę odznakę zapracowali swoją ciężką pracę i poświęceniem na rzecz naszego klubu. Uchwałą zarządu GKS Ruch Izbica srebrną honorową odznakę Ruchu Izbica otrzymują Bartoń Mariusz, Bąk Mariusz, Wojciech Dołhan, Jerzy Fornek, Iracki Henryk, Janeczek Patrycja, Jasiński Grzegorz, Nizioł Andrzej, Olech Mariusz Wojciech,
Stafijowski Dariusz oraz Swatowski Łukasz. Zapraszamy osoby odznaczone na scenę. Jest z nami nadal pan wójt i pan prezes, którzy wręczą odznaczenia. GKS Ruch Izbica. Złotą, honorową odznakę Ruchu Izbica otrzymują Antoniak Marcin, Babiarz Jerzy, Bartoń Tadeusz, Bury Ryszard, Chorecki Ryszard, Jakimiak Małgorzata, Kosior Sławomir, Kos Janusz, Lewczuk Jerzy, Pociennik Józef, Rysak Tadeusz, Skrzypek Adolf, Steczko Henryk, Wojewoda Marcin, Rzyśko Marian. Zapraszamy wszystkich. Thank you.
Serdecznie osobom odznaczonym złotą, honorową odznaką. Wśród nich znakomici byli trenerzy, działacze, prezesi i osoby związane z naszym klubem. Szanowni Państwo, jeszcze jedną dodatkową uchwałę podjął Zarząd Gminnego Klubu Sportowego, który przyznał pośmiertnie złote, honorowe odznaki ruchu Izbica i zostaną one wręczone. Hołota Marek, w imieniu którego odznakę odbiorą synowie. Kryłowicz Marek Jerzy, zapraszamy małżonkę. Szczur Ewa, zapraszamy małżonka. Oraz pan Czesław Kozak, tu rodzinie przekażemy w najbliższym czasie. Zapraszamy pana prezesa oraz pana wójta do wręczenia odznak. Odznaczonym, a teraz zapraszamy do zabrania głosu przedstawicieli Lubelskiego Związku Piłki Nożnej. Pana Anatola Obucha, wiceprezesa związku, oraz pana Ryszarda Nielipiuka, sekretarza związku. Nawet gdyby to się nie powiedzieć.
Witam serdecznie. Chciałbym w imieniu prezesa Lubelskiego Związku Piłki Nożnej, pana Zbigniewa Bratnika, w imieniu całego zarządu, który mam przyjemność dzisiaj wspólnie z kolegą Nielipiukiem reprezentować, przede wszystkim podziękować za zaproszenie i przekazać wam najlepsze życzenia i sportowe, i te osobiste, ale przede wszystkim podziękowania za wspaniałą imprezę. Sama obecność tak znamienitych gości, ja jestem pod olbrzymim wrażeniem, świadczy o tym, to co powiedział pan wójt, jaką rolę odgrywa klub sportowy Izbica w tym środowisku. Ja muszę państwu powiedzieć, że jednego zazdroszczę wam, a jednocześnie życzę, żebyście to kultywowali jeszcze przez wiele miesięcy. To jest ta wasza tożsamość, czyli to, że ten klub jest naprawdę klubem gminnym. Wiele klubów na terenie naszego okręgu, na terenie naszego województwa robi ten błąd, że sprowadza mnóstwo piłkarzy za wszelką cenę, stawiając na wynik sportowy, natomiast nie myśli o swoich mieszkańcach, o swoich wychowankach. No, wiem, że może nie wypada przy tej uroczystości mówić, ale wy zawsze zachowywaliście ten umiar i tutaj zdecydowanej większości wasz klub reprezentowali wasi trenerzy, wasi wychowankowie. Widać to we władzach klubu, widać to wśród sponsorów, że wszyscy jesteście jedną wielką sportową rodziną i to jest godne podkreślenia i myślę, że to są wielkie brawa dla wszystkich. Już sama obecność parlamentarzystów, księdza, sponsorów, pana szefa Banku Miejscowego, długo by tu wymieniać, świadczą o tym, jak wielkie to jest wydarzenie w tym środowisku. Ja, proszę państwa, pozwolę sobie na osobisty wątek. Ja wiele razy grałem na tym boisku. Jak zobaczyłem tutaj starszych panów, czyli panów w moim wieku, którzy wychodzili tu po odbiór, to no, kilka twarzy z trudem, ale rozpoznałem. W latach 70. grałem tu jako zawodnik takiej drużyny jak Zadrzew Zawadówka. My jak jechaliśmy do Izbicy, to dla nas szczytem marzeń na początku było przegrać mniej jak piątkę. Dostawaliśmy tu lekcje niezłe, ale później to się troszkę zmieniło, czyli uczyliśmy się od was. Z przyjemnością przyjeżdżałem na tak zwaną Świętą Wojnę. Dzisiaj nikt o tym nie mówił, ale mecze Startu Krasnystaw i Ruchu Izbica tak zawsze było określane w naszym środowisku i wielokrotnie, nie będąc zainteresowaną osobą, jeszcze nie byłem szefem związku, przyjeżdżałem, bo tu zawsze były gwarantowane emocje, a chyba o to w tym wszystkim chodzi. Chciałbym pogratulować na ręce pana wójta i prezesa klubu wspaniałej imprezy, naprawdę. I jeszcze raz, pozwolicie państwo, że przygotowaliśmy również, oczywiście to wszystko w porozumieniu z zarządem klubu, który wnioskował. Mamy odznaczenia z Lubelskiego Związku Piłki Nożnej, jak również odznaczenia, które przyznał Polski Związek Piłki Nożnej. Bardzo proszę kolegę Ryszarda, który jest od tej kadencji, nowej kadencji, muszę powiedzieć, sekretarzem Zarządu Lubelskiego Związku Piłki Nożnej. Dla nas, dla środowiska chemskiego to też jest wyróżnienie i nie chwalił się, ale państwa Paweł Zieliński po raz drugi został członkiem komisji rewizyjnej na następną kadencję. To jest też docenienie. Jest wielkim autorytetem w środowisku lubelskim i został wybrany zdecydowaną większością głosów na kolejną kadencję. Proszę, Ryszard.
Proszę Państwa, wielką przyjemnością dzisiaj przyjechałem z Włodawy, akurat bo reprezentuję środowisko włodawskiej piłki nożnej, ale na taką uroczystość 95 lat klubu to naprawdę z radością się jedzie. Panie Wójcie, dziękuję serdecznie, że Pan to wszystko trzyma. Panie Prezesie, również wszelkich sukcesów piłkarskich i nie tylko, bo słyszałem również, że jest sekcja biegowa. 95 lat to dosyć taki już nobliwy wiek, ale proszę Państwa, są kluby na Lubelszczyźnie tylko niewiele starsze. W tym roku Lublinianka obchodziła jubileusz stulecia, jakby obchodzi, no bo przecież cały rok jest tym jubileuszem, ale za dwa lata cztery kluby, w tym właśnie klub sportowy Włodawianka, Orlęta Łuków, Tomasowia Tomaszów i chyba Lewart Luwartów, który obecnie przechodzi trochę małe perturbacje, będą świętować okrągłą rocznicę stulecia. Myślę, że z niektórymi z osób będziemy mogli się spotkać właśnie na tych uroczystościach. Pięknie jest tu u Was, jest tu piękna rodzina piłkarska, oczywiście jak jest ksiądz, to wszystko zgodnie uzgodnione z wolą boską. Jest również żona Adama Suszka, którego pamiętamy z boiska, jeszcze kiedy grywał na boiskach Motoru Lublin, a wcześniej przecież w Ruchu Izbicy. Ja również miałem swój wątek osobisty, grałem kilka razy na boisku w Izbicy i tu się grało ciężko, tu się bardzo ciężko wygrywało, ale nawet pamiętam, że udało mi się dwie bramki strzelić, ale tu zawsze było mokro. Tu się grało tak zwaną piłkę szkocką. Tutaj nie było żadnego grymaszenia, tutaj grało się na ślizgu, tutaj grało się fair, ale naprawdę od pierwszej do ostatniej minuty. Ale jak Anatol powiedział, za drzewiem zawadówka, ciężko było wygrać. Pamiętam, raz nam się udało, ale chyba na 4 albo 5 razy raczej przegrywaliśmy. Później przyjeżdżałem z drużynami młodzieżowymi Włodawianki, to już tam różnie bywało, raz wygrywaliśmy, raz przegrywaliśmy. Proszę Państwa, piękne miejsce, piękna uroczystość, a za chwilę właśnie dla tych, których wytypowali z zarządu klubu sportowego Ruch Izbica, spróbujemy wręczyć, im się te odznaczenia należą, ale jeżeli dzisiaj ktoś został jakby pominięty z różnych względów proceduralnych, to za rok mamy stulecie Lubelskiego Związku Piłki Nożnej. I ja bardzo proszę, aby prezes, aby zarząd klubu również aplikowali odznaczenia dla tych ludzi, którzy autentycznie się zasłużyli dla tej piłki w miejscowości Izbica, bo będziemy zbierać właśnie takie różnego rodzaju zgłoszenia z całej Lubelszczyzny, aby ten jubileusz był taki pełny i doniosły. Proszę Państwa, żeby nie przeciągać, a więc już mamy przygotowane te wszystkie nasze odznaczenia. Zaraz odczytamy nazwiska i wręczymy. Wszystkiego dobrego, pięknie tu u Was jest, ale zapraszam również na Jezioro Białe do Włodawy. Tam jest mnóstwo ludzi, a Jezioro Białe przyciąga nie tylko Lubelszczyznę, ale również inne regiony. I na koniec wątek jeszcze. Wy macie się 95 lat. Ja jestem wiceprzewodniczącym Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe i obiecałem dla Józka Poteruchy, którego doskonale zna Sławek Zawiślak, poseł z Zamościa. LZS-y obchodzą jubileusz 75-lecia i jeżeli uznacie, że ktoś na przestrzeni tych lat zasłużył się dla ruchu LZS-owskiego, a pamiętam, jak drużyny z ruchu Izbica grały w takim sztandarowym turnieju Piłkarska Kadra Czeka, notabene od poniedziałku Mistrzostwa Polski właśnie Krajowego Zrzeszenia LZS na boiskach w Zamościu, poniedziałek, wtorek, środa, to bardzo proszę, przyślijcie na Filaretów 44 do Lublina stosowne zgłoszenia. Będziemy mieć piękne medale i również będzie można nagrodzić tych ludzi, którzy tak bezinteresownie, ale tak naprawdę fajnie wspierają piłkę nożną, ale również i cały sport. Przechodzimy do wręczenia odznaczeń. Dziękujemy serdecznie za te miłe słowa. Zapraszamy do nas osoby odznaczone uchwałą Lubelskiego Związku Piłki Nożnej odznaką srebrną, odznaką honorową LZPN. Pan Arkadiusz Orciszewski, pan Michał Gałka, pan Sławomir Kosior, pan Wojciech Dołhan, pan Krzysztof Mrozek, pan Henryk Steczko, pan Piotr Malczewski i pan Konrad Bojarski. Zapraszamy na scenę. Thank you.
nawet idziesz na przykład do Boga. Boga nie interesuje. Ja bym sam buja zrobił. Ale po prostu Boga nie poszło pomocą i przyzwolę. A to wtedy tak. No dobra, jest odznakę honorową LZPN otrzymuje Paweł Zieliński. I na koniec zostały przyznane jeszcze odznaczenia przez Polski Związek Piłki Nożnej. 3 odznaczenia, brązowa odznaka honorowa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Mariusz Olech, Ryszard Chorecki, Paweł Zieliński. Pozwolę, skoro jesteśmy tutaj już przy głosie, mamy oczywiście piękny puchar od Zarządu Lubelskiego Związku Piłki Nożnej oraz taką nagrodę pamiątkową na szkle od Zarządu Chełmskiego Związku Piłki Nożnej i chcielibyśmy przy tej okazji wręczyć. Przemówienia były, żeby nie przedłużać. Bardzo proszę pana prezesa klubu,
do nas. Proszę Państwa, jak dorwaliśmy się do głosu, to już chcemy kompleksowo wszystko wręczyć, a więc puchar, jak jest klub, to są puchary, a więc niech ten puchar stoi bardzo wysoko. Puchar fundowany przez Zarząd Lubelskiego Związku Piłki Nożnej, a wręcza wiceprezes Anatol Obuch, a druga taki grawerton ufundowany przez Zarząd Chełmskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, a więc panie prezesie i cała społeczność piłkarska ruchu Izbica, wszystkiego dobrego najpierw na stulecie, a później niech się wiedzie, niech się szczęści. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy serdecznie przedstawicielom Lubelskiego Związku Piłki Nożnej. Ja tylko dodam, że w tym roku również odbędzie się jubileuszowy bal sportowca w ostatni weekend sierpnia i w trakcie tego balu nasz klub, Gminny Klub Sportowy Ruch Izbica, zostanie uhonorowany złotą honorową odznaką Polskiego Związku Piłki Nożnej. Gratulujemy serdecznie wszystkim odznaczonym i zapraszamy wszystkich tych, którzy z Państwa chcieliby zabrać głos. Szanowni Państwo, Panie Pośle, Panie Ministrze, Panie Wójcie, Panie Prezesie, Członkowie Zarządu, Czcigodny Księże, Szanowni Państwo, Szanowna Rodzino Świętej Pamięci Pana Adama Suszka. 95 lat, tutaj już było powiedziane nieraz, czy to dużo, czy to mało. Szanowni Państwo, i dużo, i mało, ale 95 lat to 4 pokolenia i tutaj, na tej dzisiejszej pięknej uroczystości doskonale to widać. Jakie to jest ważne, jaka jest ważna wspólnota. 4 pokolenia i dzisiaj żona świętej pamięci Adama Suszka, która wraz z córkami jest tutaj na tym jubileuszu, na pewno i wielu, wielu innych Państwa gości, którzy macie w swoich rodzinach też, którzy pewnie wielu już z tych piłkarzy, którzy ganiali po tym boisku, grali, już są na tamtym lepszym świecie, ale zawsze w sercach, więc to jest ważne. Spuścizna, dziedzictwo i testament, który niesie to dzisiejsze pokolenie. I na Państwa ręce, Panie Prezesie Konradzie i Panie Piotrze, który tyle lat tutaj prezesowałeś, i wszystkim członkom i działaczom klubu ruchu w Izbicy, proszę przyjąć ode mnie najszczersze życzenia. Ja również jestem tutaj mieszkanką od urodzenia tej gminy i jako małe dziecko pamiętam odległe czasy, tak mi się to zasuwa wszystko, ale byłam małą dziewczynką, kiedy w miejscowości Dworzyska podjechał samochód, stary chyba to był, z przyczepą niekrytą i tam ławeczki. Moja mama, bo brat wtedy grał w tej drużynie i wielu innych chłopców, wzięła mnie na ten mecz, który gdzieś do Zamościa pośmigaliśmy, żeby wam kibicować, więc każdy z nas ma takie wspomnienia gdzieś skryte, które niesie i w dniu takim jak ten, jak powiedziałam na wstępie, one są niezwykle ważne, bo są naszym dziedzictwem, historią i tym, co powinniśmy zawsze pielęgnować. Szczerze wszystkim gratuluję, dziękuję bardzo za to przeżycie, które jest dla mnie również wielkim wzruszeniem. I proszę przyjąć dyplom uznania na pamiątkę, który gdzieś mam nadzieję zawiśnie
dla całego zarządu gminnego klubu sportowego. Dziękuję uprzejmie. Jeszcze taki drobny prezent, który myślę, że też się piłkarzom przyda. Dziękuję uprzejmie raz jeszcze. Pozdrawiam najserdeczniej Państwa. Szybciutko się zbierałem, bo pan prezes przypomina cały czas, że 12 mecz, mam czasu. Gospodarze dzisiejszej uroczystości, czyli panie prezesie, członkowie i kibice gminnego klubu sportowego Rusi Zbica, pani poseł, panie ministrze, panie wójcie, wszyscy zgromadzeni tutaj wspaniali mieszkańcy gminy Izbica i też ci, którzy wyjechali, tak jak rodzina świętej pamięci pana Adama Suszka, są już poza, mieszkają poza Izbicą, ale przyjechali dzisiaj na tą ważną uroczystość. Chciałem na wstępie podziękować serdecznie za zaproszenie na uroczystość, tak ważną, 95-lecia jubileuszu klubu sportowego, no ale także połączoną oczywiście z nadaniem imienia wspaniałego piłkarza, który wójt mi już dawno powiedział, że grał z Lubańskim. Wójt przeżywa te wszystkie chwile wspaniale, a sport go też tutaj, rozwój sportu na terenie gminy raduje. No i ta radość dzisiejszej uroczystości, wiemy o tym, że warunki działalności ambitnych i zdolnych zawodników klubu się poprawiają, jest zmodernizowane boisko, jest infrastruktura odświeżona, odnowiona. Cieszy, że jeszcze tam o świadkówce myślicie. Bardzo mnie cieszy, pobiegałem też troszeczkę, że też jest sekcja w planach, czy już zaczęła działać lekkoatletyczna biegowa. Pan wójt słusznie powiedział, tak samo tutaj działacze Polskiego Związku Piłki Nożnej, że rzeczywiście sport to jest wychowanie i też krzewienie kultury fizycznej, która nam szczególnie w tych czasach współczesnych jest bardzo potrzebna, żebyśmy dobrze przeżyli nasze życie. Jako zawodnik LZS-u Płoszczanin Płoskie, bo grałem w takim klubie, który niestety nie miał takich osiągnięć, a przecież wiemy już, jakie były wspaniałe osiągnięcia zawodników klubu Ruch Izbica, to jednak ocierał się o tą rywalizację. Poznałem smak rzeczywiście porażek, zwycięstw, ślizgów udanych, nieudanych. Nie grałem niestety tutaj w Izbicy, ale pozostał mi szacunek do sportu. Biegałem też na biegi średniego dystansu. Też byłem swego czasu działaczem sportowym. Klub sportowy Orka Zamość, klub pływalski przy tej pływalni, to też za czasów, gdy pracowałem w pływalni, powstał z inicjatywy także i mojej i trenerów, którzy podjęli się tej pracy społecznej. W związku z tym cieszy mnie bardzo, że jestem wśród osób, które tak wspaniale się angażują w ruch sportowy i też osiągają sukcesy i mają taką wspaniałą życzliwość wszystkich tutaj nas zgromadzonych. No, dziękuję też wójtowi, że tutaj gmina, radny gminy, pan wójt dba o klub. Klub, który zawsze jest wysoko w okręgówce. I to jest istotne i ważne. Te inwestycje, które zostały przeprowadzone, myślę, że są początkiem, mimo trudności budżetowych przejętych wcześniej, dalszych działań na rzecz sportu w gminie Izbica, także oczywiście w kierunku innych działań. Cieszę teraz ostatnio ta kwestia pozyskania pieniędzy dla PGK-u w gminie Izbica. Dziękując za wyróżnienie także, które dzisiaj otrzymałem, chcę powiedzieć, że to jest dla mnie dodatkowe zobowiązanie do wspierania tych wszystkich licznych osób, które chcą z Państwem tutaj czynić dobro na terenie gminy Izbica. Także serdecznie dziękuję. I na koniec oczywiście też przekażę stosowny adres na ręce pana prezesa z takimi drobiazgami dodatkowo. No, życząc wszystkiego najlepszego w kolejnych latach, kolejnych sukcesów sportowych, ale takich wychowawczych. Cieszy bardzo, że powstaje ta drużyna najmłodsza. Ja tutaj mijałem jednego zawodnika, który z mamą szedł na dzisiejsze uroczystości. Już prawie chciałem go zapytać, ale już
szybki był, na jakiej pozycji ma zamiar grać, ale pewnie jeszcze trenerzy go ukierunkują. Także życzę wszystkiego najlepszego na te nowe 95 lat. Już sobie wyobrażam, jaki piękny jubileusz stulecia będzie. A później wójt będzie przeze mnie też proszony, bo panie wójcie, po wręczeniu panu prezesowi adresu i takiego drobnego upominku będę pana też prosił, bo pan tutaj się angażuje, pracuje na rzecz sportu, na rzecz innych ważnych społecznych działań i tu przede wszystkim to jest obowiązek. Wiem, jak jest pan oddany samorządowej idei czynienia tutaj dobra na terenie samorządu, ale pan też ma swoją pasję historyczną i dostanie pan ode mnie tutaj też dzieła kompletne wydane przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, dzieła Zygmunta Krukowskiego, wybitnego Polaka, który spisał no, wszystkie rzeczy historyczne, które działy się na terenie Zamojszczyzny. Ja doskonale pamiętam, że mamy wspaniałą ojczyznę, wspaniałe województwo lubelskie, ale też Izbica kiedyś była w województwie zamojskim. Także będę pana też prosił po wręczeniu panu prezesowi tego adresu. Gratuluję serdecznie, jeszcze raz dziękuję za oczywiście uroczystości, dziękuję za zaproszenie. Wszyscy wielce szanowni państwo, według godności tytułów, ja przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie podziękować na ręce pana prezesa za zaproszenie na tę wspaniałą uroczystość, panu wójtowi za to odznaczenie. To jeszcze niezasłużone, ale dla mnie to wielki honor, godność i to zobowiązanie, żeby jeszcze bardziej angażować się na rzecz całej gminy. Bo szanowni państwo, chciałbym przede wszystkim też wam podziękować za to, co robicie. Jesteśmy dzisiaj na stadionie, który rzeczywiście wygląda wspaniale. Będzie miejscem kolejnych sukcesów i na ręce pana prezesa chciałbym pogratulować tej nowej inwestycji i podziękować za to, co robicie. 95 lat to już trochę tych latek jest, ale liczymy na znacznie, znacznie więcej. A szanowni państwo, gra z orzełkiem na piersi to wielka chwała i wielkie zobowiązanie. Chciałbym za to podziękować, za to, co robicie tutaj w Izbicy, bo klub Izbica nie jest zwykłym klubem. To rzeczywiście jeden z najstarszych klubów na Lubelszczyźnie, który kształtuje tę tożsamość nie tylko Izbicy, ale całego naszego regionu. To bardzo ważne i te słowa, które tutaj wcześniej padły, związane z tym znaczeniem edukacyjnym, wręcz formacyjnym sportu, to bardzo istotny element waszej działalności i za nią również chciałbym podziękować. I na koniec, szanowni państwo, bo wszystko już zostało powiedziane, piłki w zasadzie już czekają. Powiem tylko tyle, jesteśmy praktycznie w przededniu odzyskania praw miejskich przez Izbicę. Gratuluję tego awansu administracyjnego, jeżeli można się tak wyrazić, i życzę kolejnych awansów na ręce pana prezesa, awansów sportowych. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego. Tak.
Szanowni Państwo, zaproszeni goście, szanowny Panie Wójcie, Panie Prezesie, drodzy Państwo. Z okazji 95-lecia Gminnego Klubu Sportowego Ruch Izbica na ręce Pana Prezesa Konrada Bojarskiego składamy serdeczne gratulacje oraz wyrazy wielkiego szacunku i uznania wszystkim, którzy przyczynili się do założenia i rozwoju tego klubu. W imieniu zarządu, zawodników oraz kibiców Bychawskiego Ludowego Klubu Sportowego Granit Bychawa pragniemy przekazać życzenia wszelkiej pomyślności, wytrwałości, hartu ducha w pokonywaniu codziennych trudności. Czujemy się wyróżnieni, mogąc wziąć udział w tak podniosłej dla Was chwili. Niech kolejne lata obfitują we wspaniałe sukcesy, talenty sportowe licznych sympatyków, a także oddanych kibiców. Dzisiejsze spotkanie, jubileusz, pokazuje, że od lat piłka łączy pokolenia, łączy ludzi i lokalne społeczności. Niech ten dzień zapadnie wszystkim mocno w pamięci. I pamiętajmy, że piłka jest jedna, bramki są dwie, a dzisiaj, w dniu dzisiejszym, wszyscy gramy do jednej bramki. Poprosiłbym jeszcze pana wójta, jeżeli gdzieś jest, na drobny upominek również dla pana wójta. Panie prezesie. Szanowni Państwo, jeśli są jeszcze osoby, które chciałyby zabrać głos, to zapraszamy. W takim razie bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie miłe słowa i gesty. Było dla nas ogromnym zaszczytem i honorem móc ugościć Państwa na tej wyjątkowej uroczystości. Ten piękny jubileusz jest przede wszystkim świętem lokalnej sportowej społeczności. Jesteśmy pełni nadziei, iż za 5 lat wszyscy razem w zdecydowanie większym gronie zawodników, trenery, działaczy, sponsorów i kibiców ruchu Izbica uda nam się spotkać na jubileuszu stulecia Gminnego Klubu Sportowego Ruch Izbica. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność i poświęcony czas. Zapraszamy do siedziby klubu na mały poczęstunek, gdzie będzie również okazja powspominać o historii klubu. Ale jednocześnie zapraszamy również na drugą część naszego jubileuszu, czyli 16 turniej o Puchar Prezesa Gminnego Klubu Sportowego. W tym roku mocno obsadzony, także naszej drużynie na pewno przyda się bardzo mocny doping, a przed rozpoczęciem pierwszego meczu zapraszamy również na małą uroczystość bezpośrednio na środku boiska, gdzie będziemy chcieli podziękować trzem osobom przez lata związanym z naszym klubem, a które w obecnym czasie już pracują w innych klubach lub zawodach. Szanowni Państwo, jeszcze raz z całego serca dziękujemy za przybycie, za poświęcony czas i zapraszamy na mały koncert naszej nieocenionej orkiestry, dla której również serdeczne brawa. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia za 5 lat na stuleciu. To właśnie sport to czyni. Klub, to jest wojsko.
No, jutro wyręczenie, bo nie będzie.
Thank you.
Żegnaj.